Cześć. Od paru dni kręci się gruba imba w wielu miastach Polski pod sądami okręgowymi, jak również w Warszawie, pod Pałacem Prezydenckim, w wielu innych różnych miejscach, pod Sejmem. I w całym tym przekazie propagandowym i całej sieczce medialnej ciężko się połapać, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Tak na przykład dzisiaj prezydent Duda, kiedy zawetował ustawę o KRS i ustawę o Sądzie Najwyższym, od razu pojawiły się twarze opozycji totalnej, którą ja nazywam opozycją fatalną, bo popełniają dużo błędów, i twierdzące, że to wszystko dzięki protestom, które oni zorganizowali, że oni są teraz trybunami ludu. No, część z nich kiedyś na pewno czytała Trybunę Ludu. I w związku z tym nakręcają dalszą spiralę niezadowolenia, protestów. Oczywiście z powodu tego, że zawetował tylko dwie, a nie wszystkie trzy ustawy. Lech Wałęsa, były prezydent, no, stanowczo stwierdził, że trzeba wyjść na ulicę, że trzeba jeszcze więcej tych protestów, trzeba pogonić ich, a prezydenta Dudę tutaj zmusić do tego, żeby powrócił do starych rozwiązań związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, żeby naprawił błędy, które wyrządził PiS. Właśnie, no i ciężko z tym polemizować. Tym bardziej, że prezydent Duda zawetował te ustawy nie ze względu na jakieś protesty, nie ze względu na emocje, na te dzikie zachowania w Sejmie i na komisjach sejmowych, tylko ze względu na to, że bardzo chciał, aby sędziowie byli wybierani większością 3/5, a nie zwykłą większością. Dlatego już odbył rozmowę z panią Romaszewską, dzisiaj też odbył kolejne rozmowy na argumenty, nie na emocje. On nie rozmawia z ulicą, nie rozmawia z osobami, za którymi stoją spece od PR-u. No, tym razem te protesty naprawdę są profesjonalnie przygotowane, cała otoczka i materiały wydrukowane pięknie i przekaz jednolity. Niektórzy uczestnicy nawet wiedzą, przeciwko czemu protestują. Więc tutaj jest naprawdę duży postęp. Nauczyli się z poprzednich protestów, że pewnych błędów nie można ponawiać. Zauważcie, że Nowoczesna wystawia kobiety, a nie Ryszarda Petru. Więc wszystko tutaj jest naprawdę przemyślane. Również jest przemyślany ten przekaz, że dzięki tym protestom, dzięki tej emocjonalnej postawie prezydent się ugiął. No oczywiście zawetowanie tych ustaw jest prawidłowe, bo prezydent dzięki Bogu nie okazał się demokratą, okazał się osobą, która ceni sobie praworządność. I podobnie jak i wolnościowcy doszedł do wniosku najprawdopodobniej, że wymiana kadry sądowniczej z klucza partyjnego nie załatwi sprawy, że tutaj jest potrzebna zmiana systemowa, że nie można robić tego na szybko, że nie można tego robić gwałtownie, jeszcze z takim przekazem, że no nie zdążą, tylko trzeba to zrobić mądrze. Na przykład naszym pomysłem jest to, żeby wprowadzić sądy kapturowe, czyli sędziowie anonimowo osądzają tych swoich kolegów po fachu, którzy złamali prawo, aby w ramach kary całkowicie wykluczyć ich ze środowiska sędziowskiego. Ciekawy jest też pomysł o wprowadzeniu ław przysięgłych, ale my nie o tym. Jeżeli chodzi o minusy weta, to rzeczywiście jest to rozochocenie tych emocjonalnych postaw. Mimo że prezydent apelował do opozycji, do polityków opozycji, żeby się opamiętali, to w nadchodzących dniach szykują nam się kolejne manifestacje i kolejne podsycanie tych złych emocji. No, ja wymagam od posłów pracy merytorycznej. Jak patrzę na przykład na poseł Gajewską, to nóż mi się w kieszeni otwiera, gdyż nie wykazuje w ogóle woli pracy merytorycznej, gra tylko na emocjach. Jeszcze chciała tam psa wprowadzić do tego Sejmu. To jest zupełnie niewyobrażalne. Kingo, przydałoby ci się trochę pokory, bo wiesz, że dostałaś 2 razy mniej głosów niż ja. Dlatego ja wymagam od ciebie i twoi wyborcy wymagają od ciebie pracy merytorycznej. Zmień się, Kingo. Wracając do tematu, zauważcie, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie szanuje swojego prezydenta. Nigdy go nie szanowali. On w ogóle
nie jest podmiotem w ich polityce. Nie konsultowali tych ustaw z prezydentem. On im to wypomniał dzisiaj na konferencji. Ale chciałbym się trochę cofnąć do czasów kampanii prezydenckiej, kiedy prezydent Duda stwierdził, że jeżeli zostanie wybrany do władzy, to wprowadzi kwotę wolną od podatku w wysokości 8 tysięcy złotych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Oczywiście, jak wiemy, to się nie stało. Niewielu dziś pamięta, że powiedział też przy tym, że jeżeli nie uda się tego zrobić, że jeżeli tego nie zrobi, to poda się do dymisji. I w tym momencie co robi PiS? Wsadzili jego projekt do zamrażarki sejmowej, a ludziom puścili komunikat, że tego się nie da zrobić. Oczywiście prezydent twierdził, że to są bzdury, że to się da zrobić, że to trzeba zrobić, że najubożsi na to czekają, bo wtedy ubożsi, ci co zarabiają mało, będą mogli więcej zarobić bez tego podatku. Co mamy w zamian? Mamy w zamian postawienie prezydenta Dudy w takiej sytuacji, że wychodzi na kłamcę wyborczego, bo no, kwota wolna od podatku nie została wprowadzona. On powiedział, że jak nie zostanie to dokonane, to się poda do dymisji. I dlaczego tak się dzieje? No ja podejrzewam, że może dlatego, że w PiS-ie wcale się nie cieszą z tego, że prezydent Duda akurat sprawuje tą władzę wykonawczą, bo według mnie on miał wcale nie wygrać. Przecież kiedy ogłaszano jego start, był no-name'em całkowitym, co prawda był europosłem PiS-u, ale miał przegrać w pierwszej turze z Komorowskim i tylko nieudolność Komorowskiego, jego sztabu, jego otoczenia i takie akcje, jak na przykład ja robiłem w Siedlcach i w Mińsku Mazowieckim, doprowadziły do tego, że poparcie Komorowskiego stopniało, ono gdzieś się musiało podziać. I Duda jako ten świeży człowiek bez elektoratu negatywnego całość praktycznie zgarnął w tej drugiej turze. Więc chciałbym tutaj zauważyć, że mogło to być nie po myśli pana Kaczyńskiego albo pana Ziobry, który w sumie jest drugą osobą, jeżeli chodzi o siłę polityczną w państwie. Ale to jest temat na inny odcinek, jeżeli będzie, jeżeli się wam spodoba. No jeszcze tak na marginesie. Kilku ludzi zwróciło mi uwagę na to, że przez ostatni czas pojawiam się tylko w czarnych koszulach. No to nie jest kwestia mody czy braku w garderobie, po prostu w ubiegłym tygodniu zmarł mój dziadek. I słuchajcie, bardzo żałuję tego, że nie rozmawiałem z nim o tym, co się dzieje w moim życiu albo w Polsce. Chciałbym, żebyście wy nie popełnili tego błędu. Rozmawiajcie ze swoimi rodzicami, z dziadkami. I tak jak kiedyś Platforma Obywatelska miała akcję Zabierz babci dowód, ja proponuję akcję Zabierz babcię na YouTube'a. Pokaż dziadkowi Atora, babci pokaż mnie, może się bardziej babci spodobam. Udostępniajcie to na facebookowych grupach, gdzie siedzą właśnie osoby starsze. No ja niestety tego nie zrobię, jestem zdany na was, bo Facebook dał mi bana 30-dniowego za użycie słowa homoś. Więc liczę tutaj nie na subskrypcję, tylko właśnie na to, żebyście posadzili babcię przed ekranem i pokazali: babciu, zobacz, o co w tym wecie prezydenckim chodzi. Że tutaj chodzi o tą większość 3/5, a nie o to, że ugiął się pod protestami, no, które były za status quo, nie za reformą, nie prezentowały alternatywy. Ugiął się pod argumentami, a nie ugiął się pod rzucaniem papierków, gaszeniem światła, dzikimi zachowaniami w Sejmie i na przykład zasypaniem marszałka Sejmu tysiącem poprawek, których nawet nie znali. No tutaj akurat senator Borusewicz odstał trochę od tego niskiego poziomu i przynajmniej wiedział, czego broni, używał nawet argumentów. Mimo że to nie jest postać z mojej bajki, to właśnie taka postawa powinna być promowana. Merytoryczna, a nie emocjonalna, bo na emocjach daleko nie zajdziemy. Dzięki wielkie za obejrzenie, za wszystkie komentarze i za wskazówki.